Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20 na moim kanale. Ponad 133 godziny. Kontynuujemy, ostatnio graliśmy 22 grudnia. Dziś w momencie nagrywania mamy 25 grudnia, około godziny 19.30. Także również na ostatnią chwilę praktycznie ten odcinek nagrywam. Ponieważ właśnie jeszcze muszę go wrzucić dzisiaj po nagraniu. Wszystko opisać i wtedy dopiero no to wiadomo, YouTube będzie jeszcze przetwarzał, ale generalnie to właśnie wtedy no jeszcze parę rzeczy mi zostało, a już mamy też niedzielny wieczór, widać się też będzie kilka godzin tego, także również powtarza się historia praktycznie przed dwóch odcinków, również właśnie tydzień temu nagrywałem w niedzielę wieczorem. Dobra, puścimy na razie pracowników na początek. Grałem troszeczkę poza lejwikiem, poza odcinkami, mieli mi się, poza odcinkami troszeczkę grałem i właśnie przewinąłem czas, ujeździłem konie, tak jak też tam było widać jeszcze, są poza stajnią. Puścimy na razie tutaj pracowników, niech sobie śmigają, no, ale fajnie, w sumie fajnie. Jako zatrudniłem pracownika, to najpierw pójścił przednią kosiarkę, pytał do przodu, pójścił dopiero tylne. Nie kosił poza polem. W sumie fajnie. Tutaj jeszcze fajnik jest po prawej stronie. Jak dojedzie, to też dojechał. Przednią podniósł, troszeczkę za późno może, ale podjechał, tylne podniósł. Elegancko, fajnie. Fajnie. Także przewinąłem czas, więc urosła mi ta cała soja. Urosła mi bawełna również. Jak ją tam pracownicy skończyli siać, no na 10 została tam mała część jeszcze nieurośniętego, ale to jeszcze trochę czasu minie, zanim kombajny tam się zbliżą. Generalnie od dwójki, właśnie dwójka, trójka, czwórka, piątka puszczam fenda, a od szóstki już widać śmiga sobie klasik, także szóstka, ósemka, dziewiątka i dziesiątka jak urośnie, będzie sobie śmigał klasik, tutaj niewiele brakuje do pełnej belki w tym klasie, właśnie czerwonym do bawełny. Tego również puszczamy. Prawie 2 miliony. W ogóle też całkiem fajną cenę mamy. Całkiem fajną cenę mamy. Pokażę jeszcze u zwierząt, jak to wygląda. No. Trochę się pozmieniało, trochę poprzybywało, poubywało. No i u koni również są właśnie ujeżdżone. 55% sprawności już mają. I mamy aktualnie czas rzeczywisty ustawiony, ponieważ mamy fajną cenę bawełny. Prawie 2800, więc być może właśnie sobie ją będziemy sprzedawać dzisiaj. Mam już tam kilka belek z poprzedniego zbioru. Aczkolwiek właśnie być może sobie będziemy od razu prosto z pola sprzedawać. Być może też taki tytuł odcinka dam. Możemy sobie troszkę przyciszyć. Ja też nie musiał tego głośno mówić. Powinno mnie być lepiej słychać. Tutaj za niedługo też ten kombajn będzie, a tam się ładnie czerwony samochód zatrzymał. Elegancko tutaj to wygląda teraz. No, jeszcze kawałeczek mają. Ten tu się też znowu zawiesi teraz. Nie może cofnąć. A tutaj jest problem, kurczę, taka jest nierówność w tym miejscu, no niestety. I tak to teraz wygląda. Dobra. Być może z drugiej strony by trzeba było go puszczać, czy jak? Nie wiem. Nie wiem, co tu zrobić, żeby było lepiej. Także czasami na razie rzeczywiste, aczkolwiek też się zastanawiam na razie, jak oni jeszcze tu zbierają. Czy... A, i też ogólnie nie napełniłem do tego siewnika. Do case'a nie napełniłem nawozu, a już nie będziemy raczej nawozić gnojówką ani obornikiem, a zabrakło mi na ostatni przejazd dosłownie na polu numer 10, tamten dokładnie, który jest nieurośnięty, zabrakło mi trochę nawozu w tym siewniku, nie tym, tylko tam drugim, Amazonce 15-metrowej, także właśnie podjechałem tam z obornikiem.
i tam dokończyłem nawozić. Tutaj generalnie już mam pełną naczepę. Dobra, trudno, jak sama spadnie, no to spadnie, trudno, ale właśnie też zdecydowałem się, żeby tą bawełnę dzisiaj sprzedawać prosto z pola, ponieważ jest właśnie bardzo fajna cena, tam prawie 2800. I z tego, co widziałem poprzednie odcinki, to no jest to jedna z najwyższych cen. Ładnie. Ponad 111 tysięcy. Ponad 111 tysięcy za te dwie bele. 40 tysięcy litrów. A nie sprzedawałem nigdy w większej cenie niż właśnie jest teraz. Przeważnie sprzedawałem powyżej 2000, czasem powyżej 2,5, ale też nie zawsze powyżej 2000, czasem tam 1700-1800. Także teraz no 2700 czy 2800, prawie 3000 to jest bardzo fajna cena. Aczkolwiek nie wiadomo, czy teraz właśnie jak sprzedam, minie trochę czasu, nawet na tym najwolniejszym przyspieszeniu, to czy ona nie spadnie. Myślę, że tak będzie. Więc za dużo mi się też nie uda sprzedać, no ale trudno. Zobaczymy, ile się uda. W każdym razie teraz jeszcze te dwie belki 40 tysięcy litrów, ale bokiem leciał. Sprzedałem. Tu też zaraz po lewej stronie od John Deere będzie okrągła belka, kolejna. Ostatnio właśnie jeden z widzów pod odcinkiem pytał się, skąd mam te białe belki owinięte. Te owinięte. Także myślę, że właśnie miał na myśli bawełnę, ponieważ no innych tutaj okrągłych belek akurat nie ma. Innych okrągłych belek tutaj nie ma. Dobrze, wyłączymy. Na razie. Tutaj ten klazik jeszcze czeka. O, i ten tu już wyładował właśnie belkę okrągłą. Więc się przesiadamy. To tu jeszcze jeden przejazd wyjechał? Nie, no chyba wystarczy. Chyba już tyle. Poza pole wyjechał, więc już tu dalej kościół nie będzie. Dobra. Podjedziemy sobie z tamtej. Ostatnio też ktoś pytał, właśnie pod odcinkiem jeden z widzów, skąd mam tyle kostek? Dlaczego tyle mam właśnie kostek po prasowaniu siana? Bo ono właśnie mało po tam jednym koszeniu. A u mnie właśnie tajemnica tkwi w tym, że kosiłem więcej niż jeden raz. Kosiłem więcej niż jeden raz, dlatego właśnie tej trawy mam na raz do zbioru więcej. Tak to wygląda. Dobra, ustawmy się jeszcze tym John Deere'em, aczkolwiek na razie nie będziemy go jeszcze puszczać. Na razie nie będziemy go jeszcze puszczać, ponieważ, no nie wiem, albo na pewno jeszcze tutaj po prostu nawóz do siewnika, żeby siać razem z nawożeniem. A ten tu przejedzie ładnie na drugie pole, czy trzeba go puszczać? Myślę, że przejadę, bo teraz już jechał na pół headera. Także wydaje mi się, że teraz ładnie przejdzie na drugą stronę drogi i pojedzie tak samo drugą stronę, drugie pole. Dobra. Mamy jeszcze trzy belki tam na polu, koło punktu skupu do załadowania. No i tu jeszcze jedną załadujemy sobie, dopełnimy i pojedziemy od razu sprzedać sobie dwa kursy z tą przyczepą. Halo, nie rozkładałem. Proszę się złożyć. Ups. Spakowało się, nie mogę teraz tylko złożyć. Także muszę odpiąć i podpiąć. Dobra, udało się. W miarę jak tam jeszcze ładowało, w miarę wcześniej starałem się to złożyć, żeby właśnie po rozładowaniu tej belki, po puszczeniu na przyczepie już to ramię się nie obracało, aczkolwiek nie udało mi się tego zrobić, więc to cóż, czasem niestety się tutaj takie rzeczy dzieją. Być może już w następnym odcinku sobie zakupimy te nowe maszynki, o których już mówię od kilku odcinków, czyli właśnie dwa największe ciągniki. Jeden z dwóch największych ciągników i kultywatorów, ponieważ właśnie teraz
za kultywację odpowiada ten właśnie John Deere, którego widzieliście, 8R z Amazonką 8-metrową, z kultywatorem. A planuję sobie właśnie kupić jakiś, zakończył pracę któryś. Który tu zakończył pracę, klasik na szóstce. Dobra, ci w takim razie na kolejne. Niecałe pół zbiornika. Tutaj są jakieś ziemniaki na tym jednym ostatnim polu, które jeszcze nie należy do mnie. Jeszcze trochę później włączymy, dobra. Ponieważ właśnie nie składało się, ponieważ pół było zboża w zbiorniku, więc już się ten kombajn nie składał, więc też rozłożenie i przygotowanie do pracy mu dużo mniej czasu zajmowało. Raczej tego pola z ziemniakami kupować zamiaru nie mam. Chociaż myślałem o ziemniakach, żeby się nimi zająć, aczkolwiek no chyba jeszcze nie teraz. Chociaż jak to wygląda, jeszcze zobaczmy. Pole numer 7, tak? Teraz akurat bez numerka. No są ziemniaki, dobra, tu się ładuje, a ja sobie zajrzę do sklepu. Technologia uprawy ziemniaków. To jest ten 3-metrowy kombajn, niecałe 10 tysięcy pojemności z 19. Ja go nie lubiłem, ponieważ zawsze to długo trwało zbiór nim. Ponieważ był jednak troszeczkę mały. Są też takie małe kombajny dwumetrowe, to niecałe. Do łęcin akurat nic nie ma, ty chyba w tej grze nie ma czegoś takiego jak łęciny. Nie, niby piszą, że należy rzucić inaczej łęcin. Aczkolwiek myślę, że on po prostu zbiera. Myślę, że on po prostu zbiera sobie samemu również te łęciny i to nie stanowi dla niego problemu. Ewentualnie może się podpina ten ścinacz łęcin, tak samo jak kosiarka z przodu, po odjęciu tego kombajnu z tyłu. Być może. Dobra, 400. Aha. Ja teraz kupować go nie planuję. Prawie 500 000. Teraz go kupować nie planuję, ale... porządeczku, dobra, ładujemy w takim razie i lecimy sprzedać również. Poczekam, aż się może rozłoży. I teraz to złożę, ok. Czyli po prostu nie można w trakcie tutaj pracy, w trakcie obracania tego ramienia tego ruszać. Długo złożony nie był, nie? Dobra, 83,5 tysiąca. 83,524. Nie wiem, czy tym poprzednim razem też dostałem tyle. Możecie znać w komentarzu, jeśli właśnie widzieliście, ile dostałem tam za poprzednie 3 belki. Czy tyle samo co tym razem. I też ogólnie możecie znać w komentarzu. Ostatnia okazja. Właśnie, ponieważ być może już w następnym odcinku sobie zakupimy którąś z tych maszynek. Dobra, zwolnię, żeby to pokazać dokładnie. Chciał nie musieć spieszyć. Który właśnie ciągnik zakupić? O to już pytałem w poprzednim, kilka odcinków temu. Także właśnie rozważam albo ten John Deere, albo ten Case, ponieważ potrzebuję go do... No prawie 700 koni mają oba. Potrzebuję go do kultywatora. Teraz mam aktualnie tą zieloną Amazonkę 8-metrową, a planuję również właśnie jeden z dwóch kultywatorów 12-metrowych, albo ten Burgault na prawie 500 koni zapotrzebowania. Więc tak naprawdę to i Classic Serion i Fendt 1050 by też dał radę. Także albo ten Burgault 12-metrowy, albo ten Horse 12-metrowy, też 500 koni wymaga mocy. Także dajcie znać ogólnie, którą tu z tych dwóch maszyn, czyli kultywatorów i którą z tych dwóch ciągników byście chcieli, żebym zakupił. No i być może właśnie zastosuję się do tych sugestii i
i kupię to, co będziecie proponować, także dajcie znać w komentarzu. Dobra. Myślę, że tamto pole, 80% ma któryś pracownik. Myślę, że tamto pole to ja mogę nawet sobie jeszcze nawieść w jakiś tam sposób, na przykład obornikiem. Ale to też myślę, że w kolejnym odcinku bym nawiózł tutaj. Na tym polu tu już raczej kostki nie będzie jedynie, z tego całego pola. Ale dobra, niech stoi na razie. Na razie niech stoi. Który tu może mieć pełno? Klasik, dobra. To do klasika, podejdziemy klasikiem w takim razie. Akurat sobie teraz zawraca i zawrócił już i jedzie z rurą do zewnątrz. Poinformował, że my już 80%, także elegancko sobie podjedziemy i otwieraj pan. I w trakcie jazdy od niego odbierzemy. Skupienia. Ze środka nawet fajnie to wygląda. Wciągnął tam ładnie resztę. No i wysypał. Dobra. Ups, trochę. Nie posiunym. Trochę mi się wygniotło. I 80% ma również drugi. Drugi kombajn, a tu już też widzę, że ostatni ten mały zbiornik. Tutaj jeszcze i będzie kolejna beleczka okrągła. To jest 1/3, dobra. To tu myślę, że JCB-kiem podjedziemy. Tu myślę, że podjedziemy JCB-kiem w takim razie. Tam właśnie po lewej Amazonka stoi za budynkiem. Ta zielona, taka pomarańczowa. Muluj. Dobra, myślę, że poczekamy jeszcze. Panie, tam drzewo jest, uważaj. Śmiesznie. Tararararara. Dobra. Także ogólnie ten odcinek nagrywam też w pierwszy dzień świąt. Także jeśli go oglądacie w dniu premiery, w drugi dzień świąt, no to właśnie również chciałbym wam życzyć wesołych świąt, przede wszystkim zdrowych, pogodnych, no i szczęśliwych świąt oraz udanego Sylwestra. I oby się spełniło. Śmiesznie, ups. Śmiesznie teraz kosi. Po lewej niby nic nie łapie. No ale okej, okay. Jak zawróci, to będzie elegancko brał całą szerokością. Także poczekamy, aż zawróci. Dobrze, że teraz też taki wąski pasek bierze, bo akurat wiem, że dojdzie do końca, się nie zapełni, nie? Nie będziemy też to podejrzeć tak blisko, żeby nam tu nie zakurzył JCB-ka. A pomiędzy odcinkami właśnie z Farminga 20, też nie wiem, czy widzieliście, ale wrzucam odcinki z Farminga 22, czyli najnowszego Farminga na komputery, gdzie właśnie na początku grudnia zacząłem serię Chłopaki z Mazowsza. Gdzie właśnie gram z chłopakami na multi na mapie odwzorowującej Mazowsze. Mazowiecka Nizina V3 bodajże, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Także jeśli nie widzieliście tej serii, no to również polecam. Polecam i zapraszam. Sypię tam cały czas.
którego już dużo mniej widać z JCBK, ze środka. Dużo niżej też ogólnie się siedzi. No i też widać, że Fendt ma dużo... Ups, odjechałem za bardzo. Właśnie o tym mówię, że Fendt ma dużo krótszą rurę niż... niż Classic. Fajnie zaraz. Akurat... pełnym headerem jedzie. Przejął sobie elegancko z jednego pola na drugie. Także myślę, że całkiem fajnie. Jak puszczałem tu kiedyś klasa, to on miał inną szerokość headera i potrafił dostawiać chyba bodajże właśnie na tym polu na rogu. To co właśnie przed chwilą Fendt skosił. To klas potrafił zostawić. Dobra, tam widzę, że właśnie przed chwilą wyładował beleczkę. John Deere. Także podjedziemy, zbierzemy. Elegancko. Fajnie. Fajnie ta maszynka tutaj działa. Testowałem ją dużo więcej na jednej serii właśnie z Farminga 19. Właśnie na timelapsach z mapy Erlengrad. Nie Erlengrad, tylko... Nie, dobrze mówię, Erlengrad. Bo teraz jest Elmkrik. A tam było właśnie Erlengrad. Tutaj też Classic skończył robotę. Dawno temu. Nie zauważyłem. Także puszczamy go na kolejną pole. No i mamy już 22 minuty odcinka. Także leci ten czas nieubłaganie. Także dajcie znać właśnie, który ciągnik, który kultywator zakupić. Teraz właśnie będzie sporo roboty po zbiorach soi i... No soi może nie, ale... ale tej bawełny. Także będą miały co te sprzęty robić. Co dużo mi jak zostaje? Nie mam pojęcia. Ponad pół ma już beli zrobionej. Aczkolwiek to za połową pola jest, więc na tym polu raczej już beli żadnej nie będzie. Tak samo i Fendt tutaj raczej już z tego pola wszystko zmieści do zbiornika, także podjedziemy już tam bliżej kolejnego pola. Muluj. Dobra, przejdźmy. W takim razie tutaj. Jeszcze nie wiem co jak i gdzie, ale, ale niech na razie będzie. Dobra. Także to pole na razie jeszcze będziemy sobie nawozić osobno. Być może właśnie od świni obornikiem. Trochę go tam jeszcze mamy. 127 tysięcy litrów. No bo ukrów jest niedużo. Czy coś tu się scenarii pozmieniało? 2800 prawie? Nie. Jest ok. 1300 mleko. A te ziemniaki właśnie miałem też zobaczyć. 400 niecałe. Niecałe 400 w młynie zbożowym West Hill. I to jest tutaj po mojej... A przede mną? Tak. Przede mną między polem 11 a 12. Można powiedzieć nad 11. Tutaj po prawej stronie. Także byłoby daleko wozić tam z 7 z Nowego Dolnego Rogu jednak. Jednak byłoby daleko, więc... Więc no teraz na te ziemniaki się nie skuszę jednak. Do silosa zbożowego też by było daleko. Na górę. Nad 13. Także daleko, daleko. Dobra, na chwilę to możemy sobie jeszcze popatrzeć co tam w ciężarówkach jest ciekawego. Tego mana mamy. Mana mana. Ciągniki są takie malutkie, ponad 100 koni. Jest taki Keisik Maxum też. Niecałe 200 koni elegancko, ale mam akurat tego 260 koni. Jego też 19 bardzo lubiłem. Jest taki klasik. John Deere'a 6 nie mamy. Mamy 8. Tego do 4 też mamy. John Deere 8 mamy, tak.
No i tu już nie mamy tych fendów challengerów. Mamy klas. A nie, tego klasa też nie mamy. Mamy klasa Xeliona. Fenda 1050, ale klasa Terra Traka akurat nie mamy. 40 na godzinę jeździ, 445 koni. Trochę wolno jeździ, aczkolwiek też rozważałem się, żeby go kupić. Rozważałem, żeby go kupić. No ale cóż. Dobra. Tutaj na razie wszyscy działają i nawet mamy ogólnie. Zobaczę też statystyki, jak to wygląda. Pracowników. 4 mam aktualnie. 5 było jak. Jak. Jeszcze kosił trawę. Baloty 0. Czyli to są baloty jakieś, nie wiem, słomy, siana. Coś takiego, no bo bawełna, nawet jeśli to się zeruje za każdym razem, bo na to też właśnie wygląda, to bawełnę robiliśmy przecież bele. Dzisiaj już nawet dwie. Jedną tam dopełniłem, tamten zestaw i tu już jest jedna napełniona. Rzecz karny też sobie czeka, dobra. Klasikiem też możemy podjechać gdzieś tam na kolejne pole już. Na tamtą stronę. Dwa przejazdy zrobił, kurczę, i sporo wykosił. Raz w tą stronę, raz w tą stronę, dobra. Myślę, że... Myślę, że na razie możemy sobie... Ups, poleciały kosiarki. Kurczę, co jest z tymi kosiarkami? To jest z górki generalnie, nie? I dlatego się tak kładą. Masakra. Co jest z tymi kosiarkami? No, też. Nie idzie ich tu normalnie. O. Teraz pięknie odjedź, nie podczepiaj się. Przepniemy sobie od razu tego klasa pod siewnik. Pod siewnik sobie go przepniemy. Możemy też napełnić. Właśnie widać, że zabrakło mi nawozu ostatnio. To co mówię, na dziesiątce bodajże. Jeśli dobrze pamiętam numer pola. Czyli właśnie pełny zbiornik nawozu teraz kupimy. Tyle to kosztuje. Prawie 5000. No i nasion co i starczyło, ale nawozu tam na ostatni przejazd na dziesiątce zabrakło, więc tu trochę tego nawozu idzie na te wszystkie pola. Trochę tego nawozu tu idzie na te wszystkie pola. Wiesz, na pewno, panie. Na pełna, na koszt firmy. 3000 też za nasiona, ale też trochę było ich jeszcze. Dobra, niech sobie na razie stoi. Na razie niech sobie stoi. Ten na razie też nie. Tutaj wszyscy działają. Ten jest ostatni przejazd. No i go potem puścimy na kolejne pole. Ale generalnie to już będziemy się zbliżać do końca odcinka. Mamy 29 minut. Ten tu jeszcze działa. Tym jeszcze. Myślałem, żeby przejechać na tamtą stronę pola. Ponieważ tu już właśnie kostki nie będzie. Kostki, belki. Belki bawełny. No to właśnie w tym miejscu jest na przykład jedno z miejsc, gdzie można napełnić wodę. Też mnie ktoś, jeden z widzów w komentarzu pod odcinkiem pytał. Aczkolwiek właśnie dosyłem go do starszych odcinków. Także jeśli nie znalazł odpowiedzi, no to właśnie w takim tutaj miejscu, jak tu za mną, na przykład tu w prawym górnym rogu mapy koło owiec, można tą wodę napełnić, ale dużo jest tych miejsc, nawet tam przy wełnie w lewym górnym rogu, pod farmą tam pod polem 1, na tym zakręcie takim, na drodze na górze, przy targu Big Joe, też napełniałem ostatnio beczkę do ciężarówki. Także sporo jest tych miejsc.
Dobra, Fendzik gdzieś tam już kończył. Do klasy możemy jeszcze podjechać na koniec tego odcinka. I Fendzik już też skończył właśnie chyba w tym momencie, w tej sekundzie. Pół zbiornika ma, także podjedziemy nim na kolejne pole, zatrudnimy go, odbierzemy od klasa, no i będziemy kończyć ten odcinek, bo już minęliśmy 30 minut. A ja też go muszę właśnie wrzucić jeszcze dzisiaj. Też kilka godzin trzeba liczyć. Co prawda już nie będę musiał tych kart końcowych dodawać, ponieważ ten właśnie format rozdzielczości, jeśli to dobrze ubrałem w słowa, którego właśnie YouTube nie obsługuje do dodawania na końcu kart, także właśnie nie ma możliwości, żeby sobie dodać na końcu karty do jakichś tam innych odcinków proponowanych. No akurat właśnie ten 80% raz poinformował, że ma, także fajnie podjedziemy do niego, ale ogólnie to już przedostatnie pole. No, a klasik przedostatnie, dziesiątka jeszcze tam jest trochę nieurośnięta. No a na piątki już Fendzik wjechał na ostatnie swoje pole. Dziesiątkę skończy sam klasik, no i elegancko, fajnie. Czekolwiek tym się to tu zmieści. Powinno się chyba zmieścić do klasa. Powinno się do klasa zmieścić. Oj, teraz jest przyczepa skrzywiona, także będzie ciężko. Ale dobra. Chwilę poczekaliśmy, wyprostowała się. No fajnie to wygląda. Z klasa naprawdę ze środka to elegancko wygląda. Można sypać. Dobra, także będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli się podobał, zachęcamy do stawienia. Zachęcam. Dzisiaj jestem sam w tej serii. Z chłopaków z Mazowsza mi się udzieliło. Zachęcam, ponieważ gram tam właśnie z chłopakami na multi. Także jeśli odcinek się spodobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i do następnego razu. Wesołych świąt życzę. No i miłego dnia oraz tygodnia. Do następnego. Trzymajcie się. No i pa.